Cześć dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z recenzją bardzo fajnego produktu marki Bielenda, jaki otrzymałam do przetestowania. Wielokrotnie zadawałyście mi pytania, jaki samoopalacz mogę Wam polecić do twarzy, żeby właśnie opalić sobie twarz. I ja zawsze odpowiadałam Wam, że taki samoopalacz, jaki ja używam na ciało, również nakładam na twarz i nic absolutnie się z nim nie dzieje. Natomiast ostatnimi czasy dostałam właśnie od marki Bielenda, od Kasi, arganowy koncentrat brązujący marki właśnie Bielenda w takim oto maleńkim pojemniczku. I dzisiaj kilka słów właśnie Wam powiem na temat tego, na temat właśnie tych kropelek brązujących. Także jeżeli jesteście zainteresowane, jeżeli szukacie jakiegoś produktu brązującego Waszą twarz, zapraszam Was do oglądania. Za co ja ogólnie polubiłam ten koncentrat? Już Wam mówię, bardzo ładne opakowanie, proste w obsłudze. Mamy tutaj taką maleńką buteleczkę szklaną o pojemności 15 ml, zakończona właśnie taką pipetką. Tutaj macie właśnie tą pipetkę, która Wam tutaj wydobywa produkt. Bardzo poręczne, bardzo przyjemne w użytkowaniu. Dzięki zawartości właśnie w tym koncentracie kwasu hialuronowego, betaniny oraz roślinnych komórek macierzystych z drzewa arganowego. Producent nam tutaj obiecuje gładką, napiętą, bardzo delikatną cerę. Dodatkowo bardzo fajnie nawilża, ale nie przetłuszcza ani nie wysusza, bo bywają takie olejki, które po nałożeniu na twarz czy też na ciało powodują, dają taki efekt takiego ściągnięcia. Tutaj w przypadku tego koncentratu nic takiego nie ma miejsca. Możecie go używać zarówno jak i sam właśnie ten produkt nakładać na oczyszczoną twarz, jak i dodawać kilka kropelek do Waszego ulubionego kremu. Wtedy efekt uzyskacie w dłuższym czasie, a przy używaniu samych kropelek efekt uzyskacie już tak praktycznie na drugi dzień. Ja tego koncentratu używam samego, nie mieszam go z różnymi kremami, z tego względu, że ja zazwyczaj ogólnie często używam samoopalaczy i ten efekt takiej opalonej skóry samoopalaczami uzyskuję dużo szybciej. Więc ten produkt używam zazwyczaj na noc, przeważnie go używam na noc. Wyciskam kilka kropelek na dłonie i rozprowadzam po szyi, na uszach, w kierunku szyi i dekoltu. Efekt takiego opalenia uzyskujecie już na następny dzień. Jest to takie bardzo delikatne, lekkie opalenie. On absolutnie nie pozostawia smug, tak jak w przypadku jest różnych innych samoopalaczy. Nie wiem, co on ma takiego w sobie, natomiast tym produktem sobie smug nie zrobicie, tylko pamiętajcie, żeby po każdej aplikacji tego produktu na twarz, jeżeli go nakładacie sam, tak, sam bezpośrednio na twarz, umyjcie dłonie, ponieważ tutaj wiesz, spód Waszych dłoni bardzo szybko łapie pigment samoopalaczy i jeżeli nie chcecie sobie po prostu na dłoniach narobić kuku, to umyjcie dokładnie ręce. Ja stosuję to raczej tak w zależności od tego, jak opalona samoopalaczami jest moja skóra, moje ciało. Wtedy używam, jeżeli mam taką mocniejszą właśnie opaleniznę ciała, to używam 2 dni pod rząd właśnie tego produktu samego. Natomiast jeżeli moja opalenizna na ciele jest troszeczkę słabsza, to używam go tak co 3, co 4 dni. Też skupiając się właśnie dokładnie tutaj na dekolcie za uszami, ponieważ ja bardzo często robię peeling twarzy, to siłą rzeczy tego typu produkty dużo szybciej z mojej twarzy schodzą. Nie zauważyłam, żeby on mnie jakoś zapchał, żeby bardziej przetłuszczał moją cerę. Natomiast on ma raczej takie wykończenie lekko satynowe, nie tłuste, bardzo fajnie i szybko się wchłania w skórę. Więc jeżeli szukacie jakiegoś dobrego produktu brązującego twarz, to Wam serdecznie polecam. Widziałam już na kanale Kingi z kanału The Pink Rock, ona robiła kiedyś recenzję, pokazywała w swoim filmiku właśnie takie kropelki brązujące, tylko jak ja kuknęłam na cenę, to one były bardzo drogie. Coraz więcej marek wychodzi z tego typu produktami, także ja jestem z niego bardzo zadowolona, byłam go bardzo ciekawa, ponieważ ten produkt, też takie kropelki samoopalające właśnie z Vita Liberata genialnie mi się sprawdzają. Gdybym miała porównać Vita Liberata do Bielendy, to Bielenda daje delikatniej taki ciepły odcień, taki powiedziałabym bardzo delikatnie sztuczny, ponieważ Vita Liberata, te samoopalacze, zarówno jak i to serum właśnie brązujące do twarzy, ono daje taki niesamowicie naturalny brązowy efekt.
No a w samoopalaczu Bielendy, jak i zarówno w tych kropelkach, uzyskacie efekt taki bardziej cieplejszy, takie gdzie niegdzie te tony właśnie takie lekko pomarańczowe będą widoczne, natomiast nie jest to absolutnie żadne takie sztuczne pomarańczowe wykończenie, które może Wam się nie spodobać. Kilka słów właśnie było na temat tego produktu, byłyście jego ciekawe. Bardzo Wam go polecam, jeżeli szukacie właśnie fajnego produktu do brązowienia Waszej twarzy. Myślę, że po ten koncentrat mogę częściej sięgać niż po serum z Vitali Beraty. Zdecydowanie cena tutaj wygrywa, także to jest coś bardziej takiego na moją kieszeń. Dobra, kochane, żegnam się z Wami, zostawcie kciuka, jeżeli filmik Wam się podobał. Zapraszam Was oczywiście do komentowania, do kciukowania, jak i do odwiedzenia moich profili społecznościowych na Facebooku oraz pisania wiadomości mailowych. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki, pa!